W naszej ofercie studiów podyplomowych mamy tak naprawdę cztery kierunki studiów podyplomowych, z czego trzy są dla wszystkich. To znaczy nie wymagamy żadnego konkretnego zawodu. Wyjątkiem są właśnie te studia, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli diagnoza kliniczna. Jeśli chodzi o te trzy pozostałe, jest to psychologia pozytywna w praktyce, psychologia w praktyce oraz psychologia zarządzania personelem. One wszystkie trwają dwa semestry i dotyczą różnych teorii dziedzin psychologicznych, od psychologii pozytywnej właśnie poprzez taką psychologię, która mówimy o efektywności w życiu osobistym i zawodowym, czyli takim codziennym praktykowaniu jej, kończąc na psychologii przydatnej w zarządzaniu ludźmi. Natomiast to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to są właśnie studia diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny. I one są wyjątkowe, ponieważ właśnie są tylko dla psychologów, tylko dla absolwentów psychologii i są również wyjątkowe, ponieważ trwają trzy semestry. Więc zaczynają się, to już tutaj zdradzając, zaczynają się w październiku, a kończyć się będą w lutym, marcu 2025. Poza tymi czterema kierunkami studiów podyplomowych mamy też pewien specyficzny kierunek czy szkolenie związane z psychoterapią. Jest to praktyka terapeutyczna pod superwizją, kurs specjalistyczny, który trwa dwa semestry, natomiast on jest tylko dla osób w pełnym szkoleniu terapeutycznym i tutaj przede wszystkim kurs się skupia na pracy terapeutycznej, indywidualnej z klientem oraz na superwizji. A przechodząc już konkretnie do naszego tutaj kierunku. Tak, jak powiedziałam, zacznę od tego, kiedy są pierwsze zajęcia. Zajęcia są 7-8 października. Zaczynamy pierwszy zjazd. Rekrutacja trwa do 30 sierpnia. To jest ta pierwsza tura. W 30 sierpnia, czy tuż po 30 sierpnia, przekażemy Państwu informacje o rozmowach rekrutacyjnych, o tym terminie rozmów rekrutacyjnych, które się będą odbywały od 4 do 8 września. Tutaj profesor Radoszewska między innymi będzie w tej komisji rekrutacyjnej. Jeśli chodzi o rozmowy rekrutacyjne, to są przede wszystkim takie cztery elementy, na które tutaj będziemy bazować, tak? Czyli pytanie o motywację do podjęcia studiów, o oczekiwania, ale też taki element omówienia samodzielnie wybranej dowolnej publikacji naukowej i refleksji nad własnym warsztatem zawodowym. A to tutaj jak będą jakieś pytania, to też pewnie jeszcze możemy szerzej chwilę o tym opowiedzieć. A tutaj, przepraszam, tu mamy jakiś mamy, nam się chochlik wkradł, bo rozpoczęcie studiów faktycznie jest 30 września, 1 października, nie 7-8 października. To nasz błąd, przepraszam. Tak, 30 września, wtedy zaczynamy zajęcia. Właśnie, forma studiów jest zdalna. To znaczy przez całe trzy semestry przede wszystkim są to zajęcia online. Z wyjątkiem staram się, żeby to był jeden zjazd w semestrze, który będzie stacjonarnie, też z tego względu, że on będzie akurat na przykład w tym pierwszym semestrze, on będzie dość specyficzny, bo to wtedy będzie szkolenie certyfikacyjne, między innymi szkolenie certyfikacyjne ze skali inteligencji Stanforda Binetta, ale też ze specyfiki akurat zajęć jeszcze dodatkowych, które wtedy prowadzące poprosiły, żeby to była forma stacjonarna. Nasze zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a przez 3 semestry, zakończenie w lutym, w marcu 2025. Jeśli chodzi o opłaty za studia, w jednorazowej można płacić to jednorazowo i to jest wtedy 9 900, albo mamy możliwość ratalną w 3 ratach lub 6 ratach. Wtedy to mniej więcej tak rozkładamy, tak zgodnie z tym półtorarocznym systemem studiowania. Dla absolwentów wydziału albo dla naszych byłych słuchaczy studiów podyplomowych mamy 5% zniżki. I jeśli chodzi o to, czym oficjalnie zgodnie z rozporządzeniem kończymy studia, jest to świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
I tutaj chyba z tych takich wątków administracyjnych, rekrutacyjnych, to z mojej strony wszystko. Oczywiście jak mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy na czacie, a ja przekażę głos profesor Rodoszewskiej. Dzień dobry, dziękuję. Ja jestem poza tym, że kierownikiem tychże studiów, to przede wszystkim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, skąd pochodzi duża część osób prowadzących zajęcia na tych studiach, ale nie tylko. Dla kogo nasze studia są? My te studia wymyśliłyśmy przede wszystkim dla psychologów, którzy się interesują problematyką psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Dla tych, którzy pracują z dziećmi i z rodzinami i pragną dowiedzieć się nowych rzeczy, ale też pragną w jakiś sposób konsultować pewne swoje działania związane z pracą w kontakcie z dzieckiem i z rodziną. To są też studia dla tych osób, które szukają nowych metod poznania i wiedzy, która pozwala zrozumienie samego dziecka, ale też i kontekstu dziecka w rodzinie. Innymi słowy, to są studia zarówno dla tych osób, które zaczynają swoją karierę w tym zawodzie, ale też i dla osób, które posiadają pewne doświadczenie, ponieważ ważnym elementem, do którego my się odwołujemy w trakcie tych studiów, to jest własne doświadczenie osoby w kontakcie z dzieckiem i w kontakcie z rodzicami. Powiem jeszcze za chwilę o tym. To, o czym my mówimy tak w skrócie na tych studiach? Jak Państwo wiedzą, mamy 3 semestry, w związku z tym możemy pokazywać bardzo różne rzeczy, aczkolwiek i tak uważamy, że to jest taka wiedza w pigułce. Po pierwsze, macie Państwo bardzo, znaczy tak współcześnie pokazaną wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i mechanizmów zaburzeń rozwoju w różnych ujęciach teoretycznych. W związku z tym mam nadzieję, że każdy psycholog się tu odnajduje, bo my mówimy i o neuropoznawczym ujęciu, i o ujęciu psychodynamicznym, i ujęciu terapii rodzin. Więc myślę, że to są takie perspektywy, w których każdy ma szansę coś dla siebie znaleźć. Mówimy dużo o diagnozie zgodnie z tytułem tych studiów. W związku z tym pokazujemy zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do tych metod, o których rozmawiamy. Mówimy o rozmowie, obserwacji, o metodach projekcyjnych. Macie Państwo certyfikację Stanforda Binetta, w związku z tym tutaj też omawiamy specyfikę klinicznych metod diagnozy dziecka, ale także związanych z tym etycznych problemów pracy psychologa, które często właśnie w kontekście diagnozy się ujawniają. Też mamy blok zajęć, które dotyczą najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń dziecięcych. Mówimy o dzieciach ze spektrum autyzmu, mówimy o dzieciach, które doświadczają przemocy, mówimy o dzieciach z zaburzeniami lękowymi, depresją, z zaburzeniami odżywiania i to jeszcze nie są wszystkie nasze oferty wymienione. Znaczy oprócz pokazania takiej osoby, która doświadcza zaburzeń, staramy się pokazać też konstelację rodzinną, w której ten problem ma miejsce. Znaczy myślę sobie, że to przede wszystkim należy podkreślić, że tutaj odnosimy się do praktyki. Wszyscy prowadzący zajęcia na studiach to są osoby, które mają swoją praktykę kliniczną. W związku z tym to odniesienie do wiedzy jest odniesieniem do takiej wiedzy, którą
odnosi się do rzeczywistego kontaktu zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicami. Jak mówimy o diagnozie na przykład zaburzeń, no to też staramy się pokazać, jak to można rozpoznać, ale też jak to się przejawia. Odwołujemy się tu też dużo do Państwa doświadczeń. Razem na przykład analizujemy różnego rodzaju materiały kliniczne. To, co myślę sobie, jest takie wspólne dla myślenia wszystkich nas, to jest no, takie dość precyzyjne trzymanie się pewnych zasad, na przykład metodologicznych, które w psychologii klinicznej są bardzo ważne, mianowicie na przykład w wnioskowaniu diagnostycznym od zachowania do właściwości funkcjonowania psychicznego w kontekście określonego nurtu teoretycznego, z którego wynika określone postępowanie z pacjentem. Druga rzecz, która nas pewnie wszystkich łączy, to jest takie szeroko pojęte ujęcie relacyjne. Innymi słowy, my widzimy dziecko, adolescenta w kontekście jego relacji, po pierwsze z rodzicami, jego relacji w rodzinie i też relacji z rówieśnikami, jak również z dorosłymi osobami. My mówimy o dzieciach w bardzo różnym wieku. Profesor Kmita mówi o niemowlętach, doktor Woźniak mówi o dzieciach przedszkolnych, szkolnych, w związku z tym ja mówię o adolescentach, w związku z tym też pokazujemy pewnego rodzaju problemy w odniesieniu do określonego okresu rozwojowego i myślę, że też ten akcent rozwoju, nie tylko w kontekście rozwoju ruchowego, funkcji poznawczych, ale przede wszystkim rozwoju psychicznego jest tu ważny. Mówimy o specyfice funkcjonowania dziecka i rodziny, właśnie jak to się dzieje w różnych okresach rozwoju, jakiego rodzaju problemy mają charakter rozwojowy, gdzie jest granica między czymś, co można spostrzegać jako problem związany z okresem rozwoju, a gdzie się zaczynają problemy z obszaru psychopatologii. Generalnie mówimy o specyfice psychopatologii okresu rozwojowego, co takiego tu jest specyficznego, czego na przykład nie ma, jeżeli rozpoznajemy zaburzenia u dorosłych. No i tak jak powiedziałam wcześniej, odnosimy się tutaj do praktyki klinicznej, do własnej praktyki klinicznej. No co jest tu, co wydaje nam się niezbędne, żeby o psychologii klinicznej dziecka i rodziny mówić. To, co w pewnym sensie wyróżnia nasze studia, to to, że oprócz tych zajęć, o których mówiłam, mamy bardzo konkretne zajęcia z metod diagnozy, metod swobodnych też, wywiadu. Państwo nagrywacie wywiad, my ten wywiad razem w takiej superwizyjnej formie analizujemy fragment tego wywiadu i o tym rozmawiamy. Stawiacie Państwo różne pytania, na które wszyscy w grupie staramy się odpowiedzieć. Macie Państwo zajęcia z obserwacji prowadzone przez panią dr Dianę Senator, w których no, też uczycie się, czy odnosicie się już do własnej wiedzy, weryfikujecie swoją wiedzę w odniesieniu do obserwacji psychologicznej, specyfiki obserwacji klinicznej. Rozmawiamy o metodach projekcyjnych. W dużej mierze rozmawiamy o ich ograniczeniach, ale też rozmawiamy o ich zastosowaniu. To, co mówiłam wcześniej, oferujemy Państwu szkolenie certyfikacyjne z narzędzia Stanford Binet, prowadzone przez panią profesor Agnieszkę Marynia, która poza tym, że ma uprawnienia, to ma ogromną wiedzę kliniczną, pozwalającą jej pewno odpowiedzieć na bardzo wiele zadanych przez państwa w tym kontekście pytań. W trzecim semestrze naszych studiów zapraszamy na superwizję procesu diagnostycznego, to znaczy są grupy superwizyjne, które mieszczą się w czasie 24 godzin, kiedy spotykamy się i rozmawiamy o Państwa pracy klinicznej. Grupa superwizyjna, która no, przestrzega wszelkich zasad superwizji, anonimowości, tajności,
i której niejako rezultatem jest napisanie studium osoby, studium pacjenta, no tego pacjenta, który był przez Państwa omawiany razem z nami na zajęciach. No i to, co możemy podkreślić, to to, że to jest że dajemy 376 godzin zajęć dydaktycznych, że te zajęcia są prowadzone przez osoby, które rzeczywiście zajmują się tym, o czym mówią. No i pewno też chętnie odpowiadają na różnego rodzaju Państwa pytania. Tutaj pani kierowniczka przygotowała wyciąg z opinii. No właśnie. I to już chyba jest wszystko, co ja bym mogła o naszych studiach powiedzieć. Ja chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania, jakie je macie. Dziękujemy, pani profesor. Czy jakieś pytania właśnie się pojawiają Państwa? Też możemy rozjaśnić jakieś wątpliwości. Zapraszamy. Jest jakakolwiek szansa na rozpoczęcie studiów w tej edycji, jeśli obronę zaplanowaną mam na wrzesień. Z perspektywy administracyjnej to powiem, że wtedy tak naprawdę wystarczy dla nas zaświadczenie z uczelni, że ta obrona albo że jest, że ona lada moment będzie, albo że już jest na przykład po obronie, ale nie ma jeszcze świadectwa. To z perspektywy administracyjnej. Natomiast z perspektywy merytorycznej to oddam też do profesora Doszewskiej jeszcze. Znaczy, my możemy przyjąć panią do nas na rozmowę kwalifikacyjną, ale decyzję o przyjęciu będziemy mogły podjąć dopiero wtedy, kiedy dostaniemy potwierdzenie otrzymanego przez panią dyplomu. A więc jeżeli pani będzie miała ochotę, znaczy ja myślę, że tylko ważne tu jest to i my o tym rozmawiamy na tych rozmowach kwalifikacyjnych, przede wszystkim, żeby mieć możliwość kontaktu z pacjentem, ponieważ jak prowadzimy zajęcia, to my się odwołujemy do Państwa wiedzy, znaczy do Państwa doświadczeń przede wszystkim. I to jest tutaj taką rzeczą, więc jeżeli równolegle ma pani do możliwość kontaktu z pracy, która no, jest pracą umożliwiającą kontakt z dzieckiem i z rodzicami, to zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Czy jakieś jeszcze pytanie się pojawia? Myślę, że no można się zastanowić, tak? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jeżeli ma pani kontakt z dziećmi, to no, możemy się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej i wtedy zastanowić też razem. Dziękujemy. Czy coś jeszcze, jakieś pytania? Jak nie ma pytań, to chyba będziemy kończyć. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję i mamy nadzieję, że widzimy się wkrótce we wrześniu albo w październiku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.